życzę Państwu. Damy serdecznie. Już za chwilę poznamy laureata w kategorii nawigator. Bartku, słuchaj. Czy my mamy te statuetki? Mamy. W kategorii nawigator wygrywają Tomasz Sekielski. Dlaczego akurat taka kolejność? Najpierw chciałem powiedzieć, że bardzo dziękujemy, bo dobrze mi zaszło. Druga uwaga, kanapa od Witka super wygodna. Proszę się rozsiąść, wygadać mało. Tak się ułożyło z tym Sekielskim, Marzowskim. Kilka tygodni temu moja żona czekała w kolejce do doktora. Wyszła pani, powiedziała, a teraz pani Sekielska-Marzowska. Panie Andrzeju? Także w takim razie, czy nie czuje pan się gorszy? Tak cały czas drugi jeszcze miał pan dostać w prawdę. Prawda jest taka, że to się zaczęło jeszcze od takiego programu prześwietlenia. Tomek, no taki jest świeższy. To widać, prawda? Zawsze zaczynał. I tak się już udało. Przedstawialiśmy się w ten sposób. Sekielski-Marzowski. Tak już się udało, tak zostało. No i to lepiej brzmi, bo ma trochę dłuższe nazwisko. Się przynajmniej wydaje. Panowie, dlaczego nie lubimy polityków, ale uwielbiamy ich oglądać? Z czego to wynika? My lubimy polityków. Ale Polacy ogólnie, jako ludzie, jeżeli zapytać przeciętnego Polaka na ulicy, co sądzi o politykach, byłyby to raczej niecenzuralne słowa. Ale bo pan kiedyś mi powiedział, polityk nie polski, ale angielski, że to jest tak wszędzie na świecie, że jest tak, tak się dzieje po prostu, że najpierw ludzie wybierają swoich przedstawicieli, a potem bardzo szybko po tym, jak ich wybiorą, zaczynają ich nienawidzić. Podobno to jest normalna rzecz. Ale... Nie no, wydaje mi się, że to jest jednak trochę inaczej. Zapraszają panowie jakichś bezstronnych ekspertów do programu, oglądalność spada. Zapraszają panowie jakichś polityków, niekoniecznie lubianych przez społeczeństwo, oglądalność wzrasta. I no, z czego to wynika? Czy może wszyscy jesteśmy masochistami po prostu? To jest ważne pytanie. Panowie, mówiliście nam kiedyś, że nie jesteście showmanami. Natomiast na mojej stronie internetowej program teraz nagrany jest show politycznym. Co to jest to show polityczne? Naprawdę jestem. Tak jest. Co to jest show polityczne? Tak nie, no wiem, teraz musisz się czegoś tłumaczyć. Nie show polityczny to jest wtedy, kiedy Tomek nie występuje. Z Dudą. Dobrze, w takim razie show polityczne zakłada jakieś niefachowe podejście do sprawy. Tylko kpienie, żartowanie sobie z poważnych tematów polityki. Staramy się czasami ustawić polityków w sytuacjach trudnych dla nich, niecodziennych, aby mogli mówić tego, co zazwyczaj mówią, gładkich, okrągłych słów i zdań. Nie chcemy im tworzyć sytuacji komfortowej i to my nazywamy show. Ale czy widzowie nie zarzucają panom na przykład czasami, że za luźno podchodzicie do programu publicystycznego, że nie robicie go w tak poważny sposób, jak powinien wyglądać program publicystyczny. Widzowie nie nam tego nie zarzucają. Zarzucają nam to politycy. No to żegnam. Panowie, a taśmy Renaty Beger, czy okazały się dla was przekleństwem, czy błogosławieństwem?
Dobre pytanie. Trochę tak, jak w życiu. No tak, ale czy nie czujecie panowie, że zbyt często jesteście utożsamiani właśnie z tymi taśmami? Dlatego zmieńmy temat. Ja bym jednak chciałby troszkę podrążyć. Proszę. Czy panowie nie mieli jakiejś lawiny problemów po pokazaniu tego nagrania? Czy nie było tak, że zarzucano panom, że było to nieetyczne, nieprofesjonalne? Tak może tak? Panowie się przyczynili do tego, że samochodu już nie ma. Ale to pytanie było nieuzgodnione z panem. Wszystkie poprzednie były uzgodnione, ale panie... Nie, cały czas improwizujemy spokojnie. Tak, Kraków to piękne miasto. Raz po opublikowaniu taśmy Renaty Beger wiele osób podchodziło do nas na rynku głównym, gdy byliśmy albo gdzieś w jakiejś restauracji, częściej w restauracji niż na rynku. Podchodziło i gratulowało nam. Nie spotkaliśmy się w Krakowie z żadną negatywną opinią, dlatego tak lubimy tutaj przyjeżdżać i tak często bywamy. Panie redaktorze Sekielski, w jednym z wywiadów przeczytałem kiedyś, że powiedział pan, że patrząc na polską rzeczywistość, czuje się jak ostatni Mohikanin albo Don Kiszot. Mógłby pan rozwinąć tę myśl, może pan tego nie pamiętał? Bo... Nie, to nie chodziło o rzeczywistość. Chodziło o to, że często wyciągamy jakieś afery polityki, że ujawniamy jakieś nieprawidłowości w działaniach kolejnych ekip rządowych, po czym przychodzą następni i popełniają te same błędy. I bardziej się czujemy jak Don Kiszot, który tam walczy z wiatrakami, bo mamy wrażenie, że politycy nie uczą się na błędach poprzedników. I każda kolejna ekipa wchodzi w buty, które zostawili poprzednicy. Panie Andrzeju, pan znowu tak w cieniu. Chyba świat nieźle ustawione, dlatego... Wskutek tego, że mam kolegę drugi, ja mam domkę i nie zawaham się go użyć. Razem to żyje. Panowie często w swoim programie zaskakujecie gości nagraniami z ukrycia. Teraz my przygotowaliśmy coś dla panów. Proszę o posłuchanie. Może z panem jest kończony z programu. Ale już w tym momencie wyciągnęliście to nagranie, bo trzeba było poczekać, czy powiemy o nagrodzie u nas w programie. I kiedybyśmy nie powiedzieli, to przypomnieć nam, co mówiliśmy. Wiemy, że zasady zobowiązują. Słowa dotrzymamy. Jutro wspomnimy o mediatorach. W takim razie dziękuję bardzo za uwagę.